Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry, kłaniam się. Pani prezes, już prawie rok minął od rozpoczęcia się pandemii w Polsce, pandemii koronawirusa i obecnie odczuwamy chyba największe dotychczas ograniczenia, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Czy te ograniczenia także przekładają się na pacjentów onkologicznych, którzy korzystają z leczenia radioterapią? Jakie są obecnie objawy i najpilniejsze potrzeby pacjentów? Po pierwsze chciałam wyrazić zadowolenie, że Medical Press jest zainteresowany problematyką radioterapii, niezmiernie ważnej dziedziny leczenia onkologicznego. Niestety społeczeństwo zbyt mało wie na jej temat. Co do skutków pandemii, to trzeba po pierwsze powiedzieć, że wywołało to konieczność wprowadzenia poważnych zmian organizacyjnych w szpitalach onkologicznych, co skutkuje ostrym reżimem sanitarnym. Dodatkowe procedury przyczyniły się do pewnego spowolnienia, bo nie da się tego określić precyzyjnie, w realizowaniu świadczeń medycznych w porównaniu z okresem sprzed pandemii. Wykonywane są regularnie testy u personelu medycznego, żeby zapobiec zakażeniom koronawirusem. W zakładach radioterapii zostały zastosowane dodatkowe szczegółowe zasady organizacyjne na podstawie wytycznych towarzystw naukowych, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, a także Krajowego Konsultanta w dziedzinie radioterapii onkologicznej. A najważniejszym celem tych wytycznych jest zagwarantowanie wykonania radioterapii u pacjentów onkologicznych. Z założeniem, że radioterapia jest leczeniem ratującym życie chorych na nowotwory złośliwe. W związku z tym nie można od niej odstąpić, ani odroczyć jej rozpoczęcia. Taka jest podstawowa zasada w realizacji, w dostępie do tych świadczeń. No niestety w marcu i kwietniu w niektórych ośrodkach onkologicznych spadła liczba chorych rozpoczynających radioterapię o około 30–40%. To jest konsekwencją zmniejszenia liczby pacjentów, którzy trafiają po raz pierwszy do ośrodków onkologicznych. Leczenie radioterapią jest bowiem stosowane dopiero w wyniku decyzji konsylium interdyscyplinarnego na podstawie diagnostyki nowotworu. I stąd mogą wynikać te opóźnienia. Trzeba podkreślić, myślę, że ważne, bo jest to w końcu rozmowa dla pacjentów, więc trzeba by było przypomnieć, że stosowanie tych wszystkich procedur ma zapewnić bezpieczeństwo, po pierwsze pacjentów, po drugie personelu, albo równocześnie, aby nie dopuścić do zamknięcia szpitala na kwarantannę. Szpitale, żeby ułatwić pacjentom dostęp, uruchomiły dodatkowe linie telefoniczne i to się sprawdza. Niestety część pacjentów w obawie przed zakażeniem koronawirusem odwleka wizyty u lekarzy. Dlatego onkolodzy i organizacje pacjenckie apelują hasłem „Rak nie poczeka” o zgłoszenie się do przychodni w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej. Opóźniona diagnoza ma negatywny wpływ na rokowania i przebieg leczenia i trzeba o tym pacjentom przypominać.